Tak więc witam jeszcze raz wszystkich. Dzisiaj przechodzimy do naszego tekstu. Tylko że ja tekstu zapomniałem, także momencik. Przepraszam bardzo. Także to jest nasz tekst. Nasz tekst, nad którym pracujemy. Dzisiaj zaczniemy od paragrafu 21 w tym wydaniu książki. To jest strona 115. Jeśli ktoś z Państwa ma, to może sobie otworzyć na tej stronie. I tekst mówi, co następuje. Nikt nie może zaprzeczyć, iż uzdrawiająca istota leków sama w sobie jest niezauważalna. Podczas prób lekowych nawet najbystrzejszy obserwator nie spostrzega w nich niczego, co czyni je lekami lub środkami leczniczymi, poza ową siłą zmieniającą wyraźnie samopoczucie ludzkie. Szczególnie zaś poza mocą przestrajającą samopoczucie zdrowego człowieka i wywołującą u niego wiele określonych objawów chorobowych. Oznacza to, że jeżeli te leki działają, to ich siły lecznicze ujawniają się jedynie wywołując specyficzne objawy na drodze działania przestrajającego samopoczucie ludzkie. Należy zatem opierać się tylko na obserwacji przebiegu stanów chorobowych wywoływanych przez leki w zdrowym organizmie. Jest to jedyny możliwy sposób ujawnienia się ich wewnętrznej mocy leczniczej. Dzięki temu dowiadujemy się, jaką moc wywołania choroby ma pojedynczy lek, czyli jednocześnie jaką ma moc leczniczą. To jest ten paragraf, paragraf 21. Uzdrawiająca moc leków sama w sobie jest niezauważalna. To jest zdanie otwierające ten paragraf i musimy się na tym zdaniu zatrzymać. W rzeczywistości, w praktyce, działanie leku homeopatycznego jest niezauważalne. Niezauważalne. Nie jest to tak jak lek alopatyczny, który jeśli podajemy, to zaraz pojawia się rezultat działania tego leku. Mówimy tutaj przede wszystkim o leczeniu całościowym lub też konstytucyjnym. Pacjent czy też pacjentka zgłaszają się do nas, wymieniają różnego rodzaju objawy fizyczne, mówią nam o tym, jak się czują psychicznie, co im dolega, jakie mają lęki, jakie mają obawy, lub też co powoduje ich dobry nastrój i podajemy lek. Podajemy lek, po czym po jakimś czasie następuje kontrola. Następuje kontrola i proszę pamiętać, że dolegliwości nie zatrzymują się nagle. Zgodnie z prawem Herringa, dolegliwości, które się pojawiły u naszego pacjenta, ustępując w miarę chronologii, czyli najpierw będą ustępowały te, które ostatnio się pojawiły, później te, które wcześniej, wcześniej, wcześniej i te najwcześniejsze. To jest proces. To nie jest coś, co wydarza się z dnia na dzień. To nie jest coś, co natychmiast możemy zaobserwować i połączyć to z lekiem. Bardzo często po podaniu leku
pacjent ma jakieś objawy. Nie są to objawy chorobowe. Jeśli lek jest dobrze dobrany, to nie będą to objawy chorobowe. Na przykład pacjent zaczyna być senny. Pacjent, który wcześniej spał po 5-6 godzin, może trochę więcej niż 6, nigdy nie miał drzemek, nagle robi się zmęczony i senny. Senny i zmęczony i musi wziąć drzemkę w ciągu dnia. Wcześniej nigdy się to nie zdarzało. Był pracowity, był aktywny, nie było potrzeby, żeby mieć w ciągu dnia jakieś drzemki. Co to oznacza? Dla nas to oznacza, że siła życiowa próbuje się zregenerować i w rzeczywistości działanie leku jest takie, że sama siła życiowa się regeneruje poprzez sen. Pacjent zaczyna więcej spać, zaczyna więcej odpoczywać. Niektórzy ludzie narzekają na to. Mówią, że wcześniej miałem tyle energii, mogłem tyle rzeczy zrobić, tyle rzeczy mi się chciało, a nagle nie mam aż tak silnego ciśnienia, nie mam aż tak silnej motywacji, muszę wziąć jedną, dwie drzemki w ciągu dnia, krótsze, dłuższe i mówi nam takie rzeczy. Kiedy się pytamy, czy cokolwiek się zmieniło, pacjent odpowiada, że bardzo często, że nie zmieniło się, że jest tak jak było, nie ma żadnych popraw i tak dalej. Ponieważ to działanie leku homeopatycznego jest niezauważalne, to właśnie z tego powodu często pacjenci pytani w trakcie kontroli o zmiany na lepsze zauważają, że nie ma żadnych. Są też pewne leki, które, tutaj mówię leki w skrócie, tak, obrazy, są obrazy ludzi, są obrazy pacjentów, którzy często twierdzą, że nic się nie zmieniło. Do takich leków może się zaliczać na przykład sepia, do takich leków może się zaliczać również cimicifuga i inne leki, w których pacjenci, po otrzymaniu których pacjenci często mówią właśnie w taki sposób. Jednak, kiedy dopytujemy o szczegóły, o detale, to okazuje się, że zmiany nastąpiły. Ale pacjenci często, nawet jeśli się pojawiła jakaś zmiana na lepsze, to wówczas wskazują na zupełnie inny czynnik niż działanie leku. Łączą to z jakimś wydarzeniem, mówią, miałem urlop, bardziej wypocząłem, lub coś się poprawiło w moim życiu, lub też mam lepszą pracę, czy w pracy jest mniej napięcia i mniej stresu, również w domu jest lepiej i nie widzą, że w rzeczywistości jest to działanie leku lub też obu tych czynników jednocześnie. Czyli rzeczywiście, obiektywnie coś się zmieniło w życiu i również lek działał. Tu musimy pamiętać o tym, że jeśli ktoś ma skłonność do bycia nerwowym, to bez względu na to, czy jest dobrze, czy źle, to taka osoba tą tendencję cały czas pokazuje. Natomiast pacjenci nierozumiejący działania leków homeopatycznych szukają innej przyczyny zmiany, innej przyczyny poprawy. To się bardzo często zdarza. Dlatego dopytujemy się o szczegóły. I wówczas możemy zobaczyć, czy rzeczywiście nic się nie zmieniło. Sam czynnik, który się pojawi, pozytywny, rzadko kiedy naprawdę poprawia stan pacjenta. Rzadko kiedy. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach tak zwanych przyczyn wywołujących, czyli nie wiem, ktoś wejdzie do zadymionego pomieszczenia, to zaczynają go oczy szczypać, zaczyna kaszleć lub też katar mu leci albo się dusi. Wyjdzie z tego pomieszczenia, jest wszystko lepiej. Tutaj mówimy w tej chwili o konstytucji, też o leczeniu całościowym. To przypomnę. Również są pacjenci, którzy deklarują, na przykład pacjentki, nie? Deklarują. To się też zdarza i to wcale nie tak rzadko. Sam mam takie pacjentki, cierpiące na bezpłodność. Cierpią na bezpłodność, nie mogą zajść w ciążę. Nawet jak zaszły w ciąży, to dziecko straciły, nastąpiło poronienie.
lub też jeśli używają metody in vitro, ponieważ nie mogą zajść normalną drogą, normalnym sposobem w ciążę, zgłaszają się na leczenie, deklarują, że będą najszczęśliwsze na świecie, jak zajdą w ciążę i urodzą dziecko. I to jest jakby ten motyw główny, naczelny motyw, z którymi pojawiają się w gabinecie na leczenie. Ale jak już zajdą w ciążę i jak urodzą to dziecko, to też często się zdarza, dalej czują się nieszczęśliwe. I nawet znam taki przypadek, to był przypadek kobiety, która była leczona w PSHK, zaangażowała się w to również Gabi Keller z SHI, dr Stankiewicz, czyli no, miała, możemy powiedzieć, najlepszą możliwą opiekę homeopatyczną. I po urodzeniu dziecka, i jak już zgodnie ze swoją deklaracją miała być taka szczęśliwa, powiedziała, że nigdy tak się źle nie czuła jak po homeopatii, jak po leczeniu homeopatycznym. W tym momencie oczywiście szok. Dlaczego pacjent coś takiego mówi? Dostał to, czego potrzebował, ale jego odczucia, czy też jej odczucia są zupełnie inne. To wynika przede wszystkim, jeśli mamy takich pacjentów, to proszę pamiętać, że to wynika z braku pracy nad sobą ze strony pacjenta czy ze strony pacjentki. My czasami w trakcie wywiadu, czy w trakcie kontroli, czy rozmowy z pacjentem, w trakcie leczenia, musimy uświadomić pacjentowi, że sam z siebie lek nie jest w stanie nikogo uszczęśliwić. Leki homeopatyczne to nie są jakiegoś rodzaju narkotyki, które poprawiają nam nastrój, czy jakieś środki silne, po których zaczynamy widzieć świat na różowo. To jest oczywiście niemożliwe. Każdy z naszych pacjentów, podobnie jak każdy z nas, żyje w pewnych uwarunkowaniach. Tymi uwarunkowaniami jest miejsce, w którym mieszkamy, praca, jaką wykonujemy, rodzina, jaką mamy, mąż, jakiego mamy, żona, jaką mamy i tak dalej. I to są nasze uwarunkowania, które zasadniczo bardzo rzadko się zmieniają tak naprawdę. Oczywiście pracę można zmienić, można się rozwieść i tak dalej. Jeśli rodzina jest jakaś kompletnie dysfunkcyjna czy patologiczna, powiedzmy, że ktoś w rodzinie popadł w alkoholizm, nie chce się leczyć, czy to mąż, czy żona i tak dalej. Z tego wynikają rozliczne problemy i wiemy, że czasami lepiej jakiś związek przerwać, niż go kontynuować, bo kontynuowanie jest zdecydowanie gorsze niż przerwanie takiego związku. Ale tutaj mówię w tej chwili o tych zwykłych związkach, w których wszyscy jesteśmy. O zwykłych uwarunkowaniach, w których wszyscy jesteśmy. Nie o patologiach. Nie o patologiach. I mimo tego, że jesteśmy w takich uwarunkowaniach, a nie innych, możemy mieć męża, o którym myślimy, że jest dziecinny albo nieodpowiedzialny, możemy mieć żonę, która jest heterą i tak dalej, i tak dalej. My musimy też nad tym pracować jako pacjenci. Pacjent musi też nad tym pracować. To nie jest tak, że kulka wszystko załatwi. Podanie leku homeopatycznego może spowodować, że pomoże nam to nabrać większego dystansu do sytuacji, w jakiej jesteśmy. Może nam pomóc zaakceptować członków naszej rodziny, może pomóc nam zaakceptować pracę, jaką mamy, może pomóc nam zaakceptować uwarunkowania, w których żyjemy. Ale lek sam z siebie nie uczyni nas nie uczyni z nas ludzi szczęśliwych, którzy cały czas mają założone różowe okulary. To jest praca z obu stron. To jest praca homeopaty, który musi dobrze rozpoznać obraz, w jakim dany pacjent się znajduje i jednocześnie musi uświadomić pacjenta, że musi wykonać jakąś pracę, musi czasami zatrzymać się, nabrać dystansu, zastanowić się, spojrzeć i zobaczyć
również dobre strony swojego życia. Ostatnio tłumaczyłem pacjentce, jak to funkcjonuje. I powiedziałem jej, że często narzekamy na nasze życie. Często narzekamy na nasze życie, ale nie doceniamy tego, co mamy. Na przykład pacjenci, którzy zachorowali na SARS, czyli ten popularny COVID, mają ostrą niewydolność oddechową, zaczynają się dusić, potrzebują wsparcia, potrzebują tlenu i tak dalej. Ale do tego momentu nigdy nie cieszyli się tym, że oddychają. Zdrowy człowiek nie cieszy się tym, że oddycha. Po prostu jest to normalne. Ale czy my to doceniamy w jakikolwiek sposób? Na co dzień na pewno nie. Dopiero jak zachorujemy, nie możemy oddychać, kaszlemy, nie musi to być SARS, to może być jakakolwiek inna choroba układu oddechowego. Wtedy zaczynamy myśleć o tym, jak było wtedy, kiedy byliśmy zdrowi, jak nam łatwo się oddychało. Podobnie ktoś, kto ma problemy z żołądkiem, kto ma problemy z układem trawiennym, do momentu, kiedy w ogóle tego układu nie odczuwał, mógł jeść sobie wszystko, co chciał, a nagle pojawiają się problemy, pojawia się ból, pojawiają się skurcze, pojawia się refluks czy tysiąc innych różnych rzeczy i coraz bardziej dieta takiego pacjenta musi być ograniczana, ponieważ pewne produkty wywołują czy nasilają objawy. Dopiero w tym momencie zaczyna doceniać, jak było wspaniale, kiedy nie odczuwał w ogóle swojego układu oddechowego, kiedy nie czuł swojej wątroby, swojego żołądka, swoich jelit. I czasami musimy zwrócić pacjentom na to uwagę, że sytuacja, w jakiej są, muszą rozpoznać to, że mimo uwarunkowań... Bardzo proszę, żeby powyłączać mikrofony, bo przebijają się głosy tutaj. W każdym razie musimy uświadomić to pacjentowi. Musimy uświadomić pacjentowi, że... Bardzo niepołączenie. Przepraszam. Bardzo niepołączenie. A teraz jak słychać? Nie słychać. A teraz jak dlatego, słychać? No, stwierdziłam, że warto, żeby... To jest tak przez chwilę po prostu tnie tak, że nie słychać nic, zawiesza i chwilę potem jest w przyspieszonym tempie. Po prostu momentami nie słychać zbyt wiele z tego wykładu. Mm-hmm. A teraz jak słychać? Teraz słychać, w tym momencie słychać dobrze. A teraz? Wszyscy tak mamy niestety. Także ja bym proponowała, ponieważ ja z Zoomem pracuję regularnie, rozłączenie się i połączenie ponownie. Może to poprawi sprawę. Nie wiem, jak się rozłączyć, nie wiem, jak się połączyć. Tutaj mam pełny internet. Dobrze, rozumiem. Mocno działający. Natomiast jak się rozłączyć i połączyć znowu, to tego nie wiem, jak to zrobić. Jak teraz mnie słychać? Teraz słychać dobrze. To być może muszę się zbliżyć do komputera, czy też do mikrofonu. Może się za bardzo oddaliłem. To nie chodzi o to, że pana słychać źle, tylko o to chodzi, że po prostu to niepołączenie i wiesza. Więc. A proszę mi powiedzieć jeszcze, do którego momentu żeście słyszeli? To od początku przerywało cały czas. Ja myślałam, że to tylko u mnie, ale okazuje się, że to u wszystkich. To może być to naprawdę ze strony pana. Niestety. Mhm. Okej. Okay. Czy ktoś umie mi powiedzieć, do którego momentu słyszeliście, czy rozumieliście, co mówię? Czy mnie przerwało w tym momencie, kiedy ty pan mówił o pacjentce Gabi Kela, która zaszła w ciążę i część usłyszałam, reszty niestety nie. Okej. Okay. To wrócę do tego punktu, dobrze? Dobrze. Jeśli coś będzie nie tak, to bardzo proszę po prostu, gdyby ktoś powiedział stop, tak? Jedno słowo stop i wtedy będę wiedział, że muszę się zatrzymać, ok? Dobrze. Ok. Mówiłem o tym, że działanie leku homeopatycznego jest niezauważalne i często pacjenci przypisują jakiekolwiek poprawy do
zupełnie innych wydarzeń, nie mających nic wspólnego z lekiem. My z kolei wiemy, że jest to działanie leku. Również pacjenci często zgłaszają się, tutaj dałem przykład kobiet, które cierpią na bezpłodność, czy też nie mogą zajść w ciążę i mówią, że będą najszczęśliwsze, jak będą miały dziecko w końcu. Ale jak mają to dziecko, to się okazuje, że wcale nie są szczęśliwe. I dałem tutaj przykład pacjentki, która 8 lat temu, bodajże 9 lat temu pojawiła się w PSHK i była leczona w PSHK, ostatecznie zaszła w ciążę i urodziła dziecko i wcale szczęśliwa nie była. To w skrócie z tego, co mówiłem. I w dalszym ciągu mówiłem, że leki homeopatyczne nie czynią nikogo szczęśliwym. Nie czynią nikogo szczęśliwym. Nie są to środki, nie są to środki narkotyczne, tak? Lek homeopatyczny nie zakłada nam różowych okularów, przez które widzimy świat i nasze życie. Każdy z nas jest na swój sposób uwarunkowany pracą, miejscem, gdzie mieszkamy, rodziną, jaką mamy i tak dalej. I często pacjenci, którzy szczególnie nie czują się szczęśliwi w swoim życiu, nawet jeśli deklarują, gdy zadamy im to pytanie wprost, czy jest pan, pani szczęśliwa, to mówią, że tak, ale widzimy, że tego człowieka coś trapi, że nie jest zadowolony ze swojego życia, że jest w jakiś sposób sfrustrowany, że nie czuje się pełny. Wtedy musimy wyjaśnić pacjentowi, że również powinien pracować nad sobą. Musi z innej perspektywy spojrzeć na swoje życie i musi docenić to, co ma i cieszyć się tym, co ma. Słychać mnie? Tak, słychać. Okej. I tutaj podałem przykład tego, że my często zaniedbujemy czy pomijamy to, co mamy. Tak jak porównałem to do pacjentów, którzy cierpią na dolegliwości fizyczne. Na przykład chorują na chorobę układu oddechowego i ich oddech nie jest stabilny. Lub też krztuszą się, kaszlą i wtedy dopiero zaczynają doceniać czas, kiedy mogli oddychać swobodnie, kiedy nie musieli się zastanawiać nawet nad wdechem i wydechem. Ale te małe rzeczy, te podstawowe rzeczy, które dotyczą naszego życia, to, że mamy dach nad głową, że mamy co jeść, że jesteśmy otoczeni rodziną, często lekceważymy, pomijamy, wybiegamy gdzieś w jakieś oczekiwania, być może marzenia i to przeszkadza nam w osiągnięciu też właściwego rezultatu w trakcie leczenia homeopatycznego. Dlatego musimy czasami uświadomić pacjentom, że również muszą nad tym pracować. Muszą nad tym pracować. Nie tylko jest to praca homeopaty, nie tylko jest to przyjęcie leku, ale również zmienienie swojej postawy wobec własnego życia. Przyjęcie innej postawy. Może nabranie dystansu, może wyluzowanie jakiegoś napięcia i wówczas rezultat osiągamy szybciej poprzez leczenie całościowe czy też konstytucyjne. Mówię tutaj oczywiście o pacjentach dorosłych, nie o dzieciach. Ponieważ pacjenci często nam mówią, że nic się nie zmieniło, nie ma żadnej poprawy, a gdy zadajemy szczegółowe pytania, to okazuje się, że jednak poprawy są, to ważną wskazówką jest to, żeby w trakcie wywiadu z pacjentem zapisywać wszystkie nasze pytania i odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy od pacjenta. Wówczas w trakcie kontroli, po wstępnej relacji pacjenta, szczególnie wtedy, kiedy komunikuje nam, że nie było żadnej poprawy, to wówczas powinniśmy powtórzyć te same pytania, które zadaliśmy w trakcie naszego wywiadu
mając odpowiedzi, które już żeśmy otrzymali wcześniej i pytamy się, jak ze snem, jak z zasypianiem, tam, gdzie były problemy, tak? I wtedy się pytamy, jeśli pacjent mówi, że ze snem się nic nie poprawiło, ale też miał problemy z zasypianiem, pytamy się, dobrze, a teraz jak pan czy też pani zasypia? Szybciej, czy też potrzebuje tak dużo czasu, czy też jeszcze więcej czasu, żeby zasnąć? Nie, no teraz to już wystarczy 15 minut i śpię. Aha, czyli jednak mamy poprawę. A o ile zasypianie się poprawiło? Ja zawsze pytam się o punkty, ile pacjent da punktów w skali od 0 do 10 i zapisuję. I czasami jest tu poprawa 6, 7, czasami więcej. Apetyt, pytam się o apetyt. A zapomniałem, rzeczywiście apetyt mi się poprawił. Znowu ileś tam punktów dostaliśmy. I jeśli później spojrzę na te pytania i odpowiedzi szczegółowe, to się okazuje, że mamy dużo punktów dodatnich. Dodatnich. Tak więc musimy zwrócić uwagę na to i pamiętać o tym, że działanie leku jest niezauważalne. Ono jest niezwykle łagodne. W pierwszych paragrafach Hahnemann mówi, że leczenie homeopatyczne jest niezwykle łagodne, nie jest inwazyjne, nie jest ostre, jest łagodne. Dlatego w pracy z naszymi pacjentami musimy o tym pamiętać. Musimy o tym pamiętać. Dalej, tekst tego paragrafu mówi. W próbach lekowych nie widać, żeby lek miał działanie lecznicze. Nie widać, żeby miał działanie lecznicze, ale jego siła wyraźnie zmienia samopoczucie. Co to oznacza? Oznacza to, że ogólnie w działaniu leku widzimy zmianę samopoczucia, pomimo tego, iż choroba pozostaje. Choroba w sensie choroba w sensie tego, jak ją nazwano, tak? Poza tym choroba od razu też nie ustępuje. Choroba od razu nie ustępuje. Znowu zawiesza? Tak, mnie przerwało na to, że Hahnemann mówi. Dobrze, powtórzę. Ogólne, Hahnemann powiedział, że w próbach lekowych nie widać, żeby lek miał działanie lecznicze, ale jego siła wyraźnie zmienia samopoczucie. I ogólnie w działaniu leku widzimy zmianę samopoczucia, mimo iż choroba pozostaje. Oznacza to, że lek działa, choroba natychmiast nie ustąpi. Jaki mamy przykład? Na przykład tętniak. Pacjent po podaniu leku ogólnie może poczuć się lepiej, ale tętniak wciąż pozostaje. Ustępują bóle głowy i inne dolegliwości i teraz trzeba cierpliwości i czasu, zanim zniknie tętniak, ponieważ zniknie znacznie później. Dam tutaj przykład. Pacjentka, która zgłasza się do homeopaty ze straszliwymi bólami głowy. Wcześniej była u innego homeopaty, gdzie dostawała lek. W potencji 1000 bodajże Ignatia, czy coś w tym rodzaju. Homeopata, do którego się zgłosiła, podał jej brionie. Cechy charakterystyczne tego bólu były dla brioni. I ten ból ustąpił. Po wielu miesiącach nagle ten ból ustąpił, w końcu. Nie z godziny na godzinę, ale tak co pół dnia, co 12 godzin było coraz lepiej, aż zupełnie ustąpił. I w trakcie leczenia, później jako lek całościowy pacjentka dostała zupełnie inny lek, ale w trakcie leczenia te bóle głowy powracały. Nie tak intensywne, ale powracały. I homeopata poprosił ją, żeby zrobiła tomograf mózgu. Nabrał podejrzeń, że ta pacjentka może mieć tętniaka w mózgu, bo takie były cechy charakterystyczne tych bóli głowy.
pacjentka zrobiła rezonans czy też jakiekolwiek inne badanie i się okazało, że rzeczywiście ma tętniaka. W tym momencie my, jako homeopaci, musimy również pamiętać o tym, że to jest pacjent już szczególnej troski. Tętniak w mózgu to nie jest lekka sprawa i czasami tego pacjenta musimy hamować, bo jak się poczuje lepiej, to zaczyna nam szaleć, a to zaczyna intensywnie uprawiać sport, a to pójdzie na siłownię, a to zrobi potrójny trening, a to zrobi nie wiadomo co, bo się dobrze poczuł. I czasami po takim wysiłku następuje załamanie samopoczucia, dolegliwości fizyczne poważne się pojawiają, wtedy musimy ostrzec takiego pacjenta. Proszę bardzo, wysiłek jak najbardziej, ale łagodny. Proszę nie forsować. Nie możemy zapomnieć mimo wszystko o tętniaku. Nie należy pacjenta straszyć, ale trzeba pacjenta też uświadomić, że istnieją pewne ryzyka i takich ryzykownych zachowań nie powinno się podejmować, ponieważ może to się skończyć źle. Pacjentka się lepiej poczuła, ileś lat trwało leczenie i nic nie mówiąc, po iluś latach, nic nie mówiąc homeopacie, sama zrobiła badanie ponownie mózgu i okazało się, że tętniaka nie ma. Czyli miała jeszcze objawy przez długi czas, bóle bardzo podobne do bóli, które mogą dać tętniaki w mózgu. Później już te bóle te zniknęły, w końcu sama z ciekawości po iluś latach zrobiła sobie tomograf czy też rezonans i tego tętniaka nie było. Czyli choroba po podaniu leku, choroba pozostaje, ale pacjent czuje się lepiej. Dlatego wtedy, kiedy zaczyna czuć się lepiej, a mimo wszystko jeszcze pozostają objawy chorobowe, trzeba cierpliwości, teraz trzeba cierpliwości i czasu. Oczywiście mamy i tętniak, taka przypadłość jak tętniak, zniknie znacznie później. Musimy też brać pod uwagę miazmę, w jakiej się znajduje pacjent, że na przykład jest w stanie sykotycznym. Trzeba wziąć pod uwagę też wiek, wrażliwość. Musimy pamiętać, że niektóre leki mają wydłużony czas działania. Tak jak doktor Jus mówił, że niektóre leki jak się poda, nic się nie dzieje, rzeczywiście. Przez rok nic się nie dzieje. I dopiero po roku pojawiają się poprawy. Tak też może być. To wszystko zależy od stanu organizmu człowieka. To wszystko też zależy od jego siły życiowej. Tak więc podając lek, mamy dalej chorego pacjenta, jeśli jest to jakaś poważna choroba i wówczas jednocześnie trzeba uwrażliwić pacjenta, by nie szarżował, kiedy czuje się lepiej. I zawsze należy pamiętać, że istnieje realne zagrożenie i szczególnie jeśli choroba jest poważna, tak jak ten przykładowy tętniak. Dalej, tekst tego paragrafu mówi, u zdrowego człowieka próba lekowa wywołuje określone objawy chorobowe. Oczywiście na tym polega próba lekowa i tak poznajemy zakres działania każdego leku. Hahnemann kontynuuje. Leki działają, wywołując specyficzne objawy na drodze działania przestrajającego samopoczucie. Takie jest dokładnie działanie tych leków. Dlatego Hahnemann powiedział, że działanie homeopatii jest łagodne, ale to łagodne działanie jest uzależnione od właściwego podania leku. W poprzednich paragrafach mówił na samym początku Hahnemann, że podaje się leki rzadko, podaje się głęboko i podaje się łagodnie. Rzadko oznacza, że nie zarzucamy pacjenta, nie obciążamy ciągłym podawaniem leku. Nie ma takiej potrzeby. Musimy dostosować nie tylko lek, jaki podajemy pacjentowi, ale również musimy dostosować odpowiednią potencję do stanu, w jakim się znajduje i wtedy ten lek będzie działał łagodnie. Nie przestrzelimy leku, bo podawaliśmy zbyt często. Nie przestrzelimy, bo podaliśmy za wysoką potencję. Nie spowodujemy jakiegoś zastoju, bo podaliśmy zbyt niską potencję. Tak więc musimy uważać na to, żeby nie podawać cały czas leku, nie zmieniać ciągle leków
i tak dalej. Przestrzegać tych zasad, przestrzegać tych zasad. Ostatnio zetknąłem się z taką sytuacją, gdzie pacjentka po długim okresie czasu, bodajże po 3 latach, zadzwoniła do mnie i leczyła u mnie swojego syna. I pytałem się jej, chyba nie wiem, czy opowiadałem wam tą historię, i pytałem się jej, czy dalej leczy i tak dalej. Poszła do bardzo słynnego homeopaty, słynnego w sensie medialnym słynnego, na Zachodzie. I co się okazało? Że ten homeopata ani razu nie widział dziecka, ani razu. Wszystkie wywiady, jakie robił, robił tylko z matką. Tak więc nie znał swojego pacjenta w rzeczywistości, nawet nie wiedział, jak wygląda. Nie wiedział, jak wygląda jego twarz, nie widział jego żywych oczu, po prostu zero. I co miesiąc, co 2 miesiące podawał zupełnie różny lek w bardzo wysokich potencjach. Nie była sama do końca zadowolona z tego leczenia. Niektóre rzeczy według niej się jeszcze pogorszyły. No i oczywiście zdumiało mnie to bardzo, bo miałem inną jakby opinię o tym homeopacie, ale takie rzeczy się zdarzają. Jest to złamanie zasad, które zostały wyznaczone właśnie w organonie, gdzie sam Hahnemann mówił, że rzadko podajemy, głęboko podajemy i łagodnie podajemy. Tak więc takie jest działanie tych leków. Takie jest działanie tych leków. Łagodne. Musimy pamiętać o tym, że są łagodne. Wtedy wracamy do pierwszego zdania z tego paragrafu, że działanie leku jest niezauważalne. Niezauważalne. Dziecko, też był taki przypadek, że ostatnio ktoś opisał, dziecko zgłosiło się do homeopaty z kaszlem, z jakimś tam bardzo, bardzo drobnym, z bardzo drobną dolegliwością. Zazwyczaj takie dolegliwości bardzo często u dzieci, zgodnie z tym, co uczył dr Jus, w ogóle nie leczymy. Nie ma żadnej potrzeby, żeby podawać. Możemy zrobić wywiad, możemy zobaczyć, co jest nie tak, i nie musimy podawać od razu leku. Czasami trzeba podać lek, jak najbardziej, ale nie zawsze, szczególnie jak mamy tylko jeden pojedynczy objaw, taki jak kaszel albo katar. Ale dziecko to z tym kaszlem zaczęło dostawać dużą ilość różnych leków od tego homeopaty. Jeden lek naraz, ale codziennie inny. I w końcu dostało lek silnie syfilityczny przez dłuższy okres czasu. I czym to się skończyło? Rozwinęło się bardzo dużo negatywnych objawów, złych objawów, nawet tak szokujące objawy jak krew płynąca z oczu. Hahnemann tego nie uczył. Hahnemann mówił, rzadko podajemy. I to jest bardzo ważne. Oczywiście w stanach ostrych, jeśli musimy podać 2 razy co 15 minut na sucho, podajemy. Dalej, jeśli musimy podawać rzadko, kiedy podajemy już 3. kulkę na sucho, zazwyczaj przechodzimy na 5. kubek. Ten paragraf dalej mówi, obserwacja stanów chorobowych wywołanych u zdrowego człowieka to jedyny sposób ujawnienia wewnętrznej mocy leczniczej danego leku. W ten sposób wiemy, jaką moc wywołania choroby wieloobjawowej ma pojedynczy lek, czyli jaką ma moc leczniczą. Tutaj podstawową konkluzją jest to, że jeden lek odpowiada całemu obrazowi objawów, które określają chorobę, w sensie zaburzenia, które pojawia się u danego człowieka, a nie nazwa choroby, która jest oczywiście całkowicie umowna. I znowu wniosek jest prosty, że możemy użyć tylko jednego leku dla jednego pacjenta, czy to w stanie ostrym, czy to konstytucyjnego, czy w leczeniu całościowym, ponieważ nie może mieć kilku obrazów naraz. Jest to po prostu niemożliwe. Na przykład wtedy, kiedy leczymy kaszel i różne postaci kaszlu, mamy symptomy tego kaszlu, mamy modalności. Musimy dobrać jeden lek, nie 2 lub 3. Stąd też jest duże niebezpieczeństwo poradników, z których często pacjenci korzystają. Zawsze musimy się dopytać, jeśli próbują wykazać się jakąś wiedzą homeopatyczną, z czego korzystają,
Tanie poradniki po 30, 40, 50 zł, czy nawet 70 zł, gdzie tam pisze kaszel suchy taki lek, kaszel mokry taki lek, gorączka taki lek, brak gorączki taki lek i tak dalej, ponieważ to nie ma nic wspólnego z homeopatią. Jest to podejście stricte alopatyczne. Dla samych homeopatów niebezpieczeństwo tkwi w programach. W programach, które repertoryzują. Nawet radar. To jest duże niebezpieczeństwo dla niedoświadczonego homeopaty. Z jakiego powodu? Ponieważ wtedy chwyta się tylko i wyłącznie pewnych objawów, które wrzuca do programu, wyskakuje mu lek i ten lek podaje. Ale wówczas często nie bierze pod uwagę modalności, też nie bierze pod uwagę stanu psychicznego. Nie obserwuje swoimi własnymi oczyma pacjenta. Żywe oczy muszą obserwować żywego pacjenta, jak on się zachowuje. Tylko wtedy jesteśmy w stanie dobrać właściwy lek. Stąd wielu homeopatów, którzy zainwestowali w radar, w rzeczywistości poległo i mają poważne kłopoty, żeby pomóc swoim pacjentom. Paragraf 22 mówi. Teraz przed przeczytaniem paragrafu mam pytanie, czy mnie słychać? Tak, słychać. Tak. Tutaj padło pytanie, w jakiej miazmie była pacjentka z tętniakiem. Jak Państwo myślicie, w jakiej miazmie można być, jeśli mamy tętniaka długo się utrzymującego, nie wiadomo od kiedy, i to homeopata odkrył, że może być tętniak. Długotrwałe, nawracające bóle głowy. Oczywiście syfilityczna miazma. Proszę? Syfilityczna nie. Gdyby to była syfilityczna, tutaj to już byśmy nie zrobili kontroli z tą pacjentką. Byłoby szybko po sprawie. Nie, to jest sykoza, tak? Sykoza. Tutaj od razu uwrażliwię Was na jedną rzecz. Nie zaniedbujcie zajęć z medycyny, ponieważ taką wiedzę powinniście wynieść od pani doktor, która uczy Was z medycyny klinicznej, ponieważ tam będziecie mieli objawy różnych też groźnych chorób, takich jak tętniak, z których pacjent sobie nie zdaje sprawy często. A my lepiej, gdybyśmy wiedzieli o czymś takim. Lepiej, gdybyśmy wiedzieli, żeby później nie było zaskoczeń. Tak więc proszę nie lekceważyć medycyny klinicznej, ponieważ jest bardzo pomocna w pracy. Nie chodzi tutaj o nazwanie chorób i tak dalej, ale o pewne stany, które mogą być groźne dla życia i zdrowia naszych pacjentów. Te powinniśmy nauczyć się rozpoznawać. Nietypowe bóle głowy, problemy z oddechem, problemy z krążeniem i tak dalej. To powinniście wiedzieć. Paragraf 22 mówi. Tymczasem w chorobach, poza ogółem ich oznak i objawów, nie występuje nic, co należałoby z nich usunąć, aby móc przemienić je w stan zdrowia. Takie leki nie są w stanie wykazać żadnej innej mocy leczniczej poza ich zdolnością wywoływania objawów choroby u osób zdrowych i ich usuwania u chorych. Mowa o lekach homeopatycznych. Z tego wynika, że po pierwsze, leki tylko dlatego stają się środkami leczniczymi, iż są w stanie zniszczyć chorobę i że wywołując określone stany i objawy, to jest tworząc pewien sztuczny stan chorobowy. Musicie zapamiętać klasyfikację chorób, tak? Pierwszy typ chorób to są choroby wywołane. Ktoś wyjdzie na zimne powietrze, zawieje go, nie był ubrany, bach. Boli gardło, nawet dostaje gorączki i tak dalej. To nie jest choroba miazmatyczna, to jest choroba wywołana przez określone warunki. Druga choroba, choroba sztuczna. Jest to choroba wywołana przez leczenie lub też przez leki. Co nazywamy sztuczną chorobą? Próba lekowa to jest sztuczna choroba, ponieważ ludzie rozwijają, probanci rozwijają objawy choroby, której nie mają. Pod wpływem podania leku. O tym tutaj na początku tego paragrafu mówił Hahnemann. Po drugie, że należy wyszukać taki lek, który jest w stanie wywołać objawy podobne lub przeciwstawne do ogółu objawów choroby, którą trzeba wyleczyć, w zależności czy
doświadczenie wykazuje, że symptomy choroby można raczej przez podobne, czy raczej przeciwstawne objawy lekowe. Najłatwiej, najpewniej i najtrwalej zlikwidować i przemienić w zdrowie. To jest bardzo ciekawy, ten jest bardzo ciekawy. Paragraf 22 jest bardzo ciekawy. Jeśli ktoś zna historię homeopatii, szczególnie z XIX wieku, to wie, o czym jest mowa. Wie, o czym jest mowa. I tutaj mój komentarz do tego. W chorobach poza ogółem objawów nie istnieje nic, co należałoby usunąć. Dlatego leki alopatyczne działające na każdy pojedynczy objaw są bez sensu, ponieważ zmieniają tylko obraz, ale nie leczą. Kent skomentował to następująco. W ten sposób dokonują się zmiany w organizmie i zmiany w objawach, ale nie ma trwałego wyleczenia. Tendencja jest po prostu do powstania innej choroby, często gorszej niż pierwsza, bez wykorzenienia pierwszej. Czyli jeśli, tak jak mówi Hahnemann, że w chorobach poza ogółem objawów nie istnieje nic, co należałoby usunąć, jeśli mamy jeden objaw i próbujemy go usunąć przy pomocy tłumienia, czy to alopatycznego, czy nawet lekiem homeopatycznym, to ten objaw może ustąpić, ale zaczyna się podróż choroby. Zmieni się obraz. Nic więcej. Nic więcej. To jest sposób, w jaki możemy rozpocząć podróż choroby. Dalej Kent mówi, objawy zmieniają się, a to zawsze jest niefortunne. Dlatego jeśli mamy pacjentów, którzy byli stłumieni, u których objawy były stłumione i podamy odpowiedni lek, to co się stanie? Powrócą te pierwotne objawy. Będzie nawrót pierwotnych objawów, czyli pojawi się ten pierwotny obraz i wtedy możemy podać właściwy lek. Tutaj odniósł się Kent do to, co było jego praktyką, tak? Bo on przyjmował też porody. W XIX wieku lekarz robił wszystko. Jeden lekarz robił wszystko. Od patologii po odbieranie porodów. Wszystko. I dalej Kent kontynuuje. Żadna kobieta w dzisiejszych czasach nie jest na tyle zdrowa, aby przejść poród bez objawów wymagających lekarstwa. Czyli już styl życia spowodował, że kobiety w XIX wieku miały poważne problemy z porodami. Jeśli popatrzymy na kultury bardziej pierwotne, to tam nie widzimy problemów zasadniczo, nie widzimy problemów ginekologicznych, nie widzimy problemów z porodami i tak dalej. Wszystko idzie naturalnie i gładko. Ale w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku kobiety już były, że tak powiem, skażone nowoczesnością, nowoczesnym stylem życia, bardziej współczesnym i pojawiały się problemy w trakcie porodów. Porody już były ciężkie. I tutaj mówi, dlatego jeśli podajesz chloroform podczas porodu, wprowadzasz pacjentkę w stan, w którym nie jest w stanie wyrazić objawów własnego stanu. Za jego czasów używano chloroform. Dzisiaj używamy innych metod. Gaz rozweselający, jakieś inne dają tam tym biednym kobietom, które rodzą różne rzeczy, które mają pomóc, tak? Ale to zaciemnia obraz. Jaka była jego konkluzja? Gdyby pod koniec porodu miała ujawnić objawy, które wskazywałyby inteligentnemu lekarzowi, jakiego lekarstwa potrzebuje, być może by przezwyciężyć cierpienie przez całe życie, przez ten czyn zostałbyś pozbawiony wiedzy o tym, co to za lekarstwo, czyli są to kompletne głupoty. Podanie jakiegokolwiek znieczulacza i tak dalej w trakcie porodu odbiera nam możliwość podania właściwego leku, jak powiedział Kent, który być może odbarczyłby kobiety na całe życie. To jest po prostu niezwykłe, co powiedział Kent. Wracamy do Hahnemana, do naszego paragrafu. Hahnemann kontynuuje. Leki tylko dlatego leczą, że mogą zniszczyć chorobę. Tworzą sztuczny stan chorobowy, to tak zwana sztuczna choroba, w ten sposób niszczą chorobę naturalną, miazmatyczną. Sztuczną chorobę tworzą wtedy, kiedy dokonuje się prób lekowych i w ten sposób zostają one opisane w materii medica. Tak więc tutaj jeszcze w moim komentarzu powtarzam to samo. Powinniśmy pamiętać o kwalifikacji chorób z punktu widzenia homeopatii. Są to choroby wywołane. Będziemy je leczyli lub też nie będziemy ich leczyli,
w większości, tak? W większości. Nie zawsze się uda nie leczyć jakiegoś ostrego stanu. Czasami wystarczy się napić ciepłej herbaty, czasami herbaty ze świeżego imbiru, cokolwiek. Ja często podaję najpierw coś takiego, taki specyfik, zanim podam lek homeopatyczny, bo być może poprzez, szczególnie jeśli to są pacjenci leczeni na stałe, tak? Pacjenci leczeni całościowo, bo często taka modalność, że ciepło poprawia, usunie objawy tej choroby, o tym już wcześniej żeśmy mówili. Następnie mamy, to jest pierwszy rodzaj chorób, następnie mamy choroby sztuczne, spowodowane przez podawanie leków. Tutaj mamy dwa rodzaje sztucznych chorób. Jedne to są poprzez podanie leku homeopatycznego, czyli możemy, w próbie lekowej to wiadomo, że chodzi o próbę lekową, ale możemy coś stłumić. Wtedy pojawią się dodatkowe, że tak powiem, nieprzyjemności, które są wywołane stłumieniem, czyli kolejne objawy, choroba idzie głębiej, lub objawów ubocznych w podawaniu leków alopatycznych. Objawy uboczne w podawaniu leków alopatycznych. Praktycznie wszystkie leki, które muszą być podawane na stałe lub też mamy inwazyjną bardzo i agresywną metodę, dają nam uboczne skutki. Kiedy to się pojawia? Jeśli macie pacjentów onkologicznych, którzy są poddani chemoterapii lub też radioterapii, dostają iperyt w różnych jego postaciach, tak, różnych jego zmodyfikowanych formach. Będziemy mieli osłabienie, będziemy mieli wymioty, będziemy mieli zawroty głowy, tysiąc innych różnych objawów. Wtedy podajemy na to lek oczywiście. To może być arsenikum lub zwomika. Różne leki się podaje pacjentom onkologicznym przy tych agresywnych terapiach, ale to nie jest choroba, to jest choroba sztuczna, to jest choroba wywołana przez podanie leku alopatycznego. I trzeci rodzaj chorób to są te choroby naturalne, czyli są to właściwe choroby, mające prawdziwe podłoże miazmatyczne. To już są choroby miazmatyczne. Tutaj dopisałem taką dygresję, że choroby wywołane należy pamiętać, że często przez czynniki zewnętrzne, pogoda, jedzenie, warunki mieszkania i nie zawsze musimy dawać lek. O tym już powiedziałem. Oczywiście czasami trzeba podać lek, jeśli jest naprawdę źle, ale jest zbyt wiele wypadków, kiedy zbyt szybko podajemy lek, za szybko. Oczywiście pacjenci oczekują tego od nas, że my szybko podamy lek jakiś, bo ktoś tam zmarł, bo kicha i tak dalej. No, ale to nie jest taka, nie powinniśmy od razu reagować narowiście na to, na te żądania pacjentów. Jeśli nie podamy leku, a podziałamy modalnościami, ogrzejemy zmarzniętego i tak dalej, te objawy same ustąpią. O tym już powiedziałem. Jednak jest pewna klasa chorób wywołanych, którymi musimy się zająć. Proszę teraz mi powiedzieć, którymi chorobami wywołanymi na pewno musimy się zająć. Dolegliwości wywołane, którymi musimy się zająć. Paragraf, Pani Agnieszko, jest omawiany w tej chwili, nie wiem, który. Przepraszam, muszę spojrzeć, chyba 22. Tak, 22. Którymi musimy się zająć chorobami wywołanymi? Na pewno, ponad wszelką wątpliwość. I to od razu, bardzo szybko. Musimy się nimi zająć. Im szybciej, tym lepiej. Ktoś ma pomysł? Oczywiście. Uczucie uderzenia prądem, wylew. Takie rzeczy, naprawdę to jest SOS. Wylew nie jest chorobą wywołaną. Wylew to jest już bardziej związane z miazmą. Tak, tutaj chodziło dokładnie o to, co nasza koleżanka powiedziała. Oparzenia i tak dalej. Czyli urazy, wszelkiego rodzaju urazy. Tym musimy zawsze się zająć od razu, tak? Te zawsze wymagają interwencji. Nie jakiś siniak, bo ktoś się lekko uderzył, ale urazy głowy, poparzenia, złamania, jak najbardziej. Jak najbardziej. Dlaczego? Teraz dlaczego musimy się nimi zająć? W głębszym sensie, dlaczego? Od razu pomoc... Zmusić organizm zacząć pracować mocniej swoje siły życiową. Tak.
Tak, chodzi o siłę życiową na pewno, ale jeszcze dlaczego? Dlaczego musimy zająć się urazami jak najszybciej? Urazy mogą mieć konstytucyjne skutki jak najbardziej, ale w prostszy Jeśli sposób. zdrowie się zmieni też z czasem po takim urazie, od razu po urazie będzie to zupełnie inny obraz niż na przykład tydzień po urazie. Tak, prawda? Ale jeszcze dlaczego? Tutaj Ilona trochę naprowadziła nas, że może mieć skutki konstytucyjne. Co to oznacza? Okej, oznacza to, że uraz nieleczony albo leczony niewłaściwie może wyjść po latach. Po latach. Jest taki lek. Oczywiście pacjent może umrzeć, jak jest ciężki uraz, to jak najbardziej. Jeśli jest uraz zagrażający życiu, to nawet się nie zastanawiamy, od razu podajemy jakieś leki szybko do szpitala, żeby go uratować. Świetna odpowiedź. Natomiast o co chodzi? Jeśli ktoś miał uraz głowy, dokładnie, natrium sulfuricum, pięknie, Kasia Chmielewska pięknie odpowiedziała, o to mi dokładnie chodziło. Natrium sulfuricum. Pacjent zgłasza się do nas, ma różnego rodzaju problemy, problemy z równowagą, zawroty głowy i tak dalej. I co się okazuje? Że kilkanaście lat wcześniej miał poważny uraz głowy. I to wcale nie wychodzi od razu w tym wywiadzie pierwszym, czy nawet w trakcie kontroli. Wcale nie musi wyjść od razu, bo często pacjent nie pamięta. Będzie potrzebował czasu, żeby sobie przypomnieć. Będziemy musieli pomęczyć tego pacjenta trochę, popiłować go, żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce i mogło mieć miejsce. I wówczas może taki pacjent potrzebować natrium sulfuricum, ponieważ mamy to w opisie próby lekowej, tak? W opisie materii medica. Bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście skutki miazmatyczne, skutki konstytucyjne, jak najbardziej, jak najbardziej. Ale w bardziej prosty sposób, to co chciałem, żebyśmy powiedzieli, w bardziej zrozumiały, po prostu po urazie skutki mogą wyjść po wielu, wielu latach. Mam teraz takiego pacjenta, któremu grozi amputacja nogi, ponieważ miał połamaną nogę, źle złożoną i tak dalej. Ze 30 lat temu ta noga wygląda koszmarnie, wygląda z przeproszeniem jak u trupa, no ale próbujemy ratować tą nogę, żeby jednak nie było amputacji, ale to jest skutek właśnie urazu, tak? Skutek urazu. Dlatego choroby wywołane możemy w dużym stopniu nie tyle lekceważyć, bo to jest bardzo brzydkie słowo, ma brzydki wydźwięk, ale nie musimy tak bardzo szybko na nie reagować. Tak jak powiedziałem, modalnościami czasami można załatwić. Natomiast na urazy zawsze uważamy, bo mogą dać znać o sobie po wielu latach. Tak jak na przykład urazy głowy i natrium sulfuriku. Wyszukać leki podobne lub przeciwstawne do ogółu objawów choroby, powiedział Hahnemann. Czyli to, co najłatwiej lub najpewniej usunie objawy chorobowe, jak mówi. Tutaj zaraz się tym zajmiemy, bo musicie zrozumieć o lekach przeciwstawnych. To jest, chciałem powiedzieć, słowo takie może niezbyt eleganckie, niesalonowe, ale cholernie ciekawe, szczerze mówiąc, bo trochę o tym poczytałem. W historii homeopatii. Tutaj jeszcze jeden przypadek chorób wywołanych. To wam od razu opowiem. Zgłasza się pacjentka lat 70. Lat 70. Z wysypką na całym ciele, bardzo swędzącą. Wysypka się pojawia, znika, pojawia, znika, pojawia, znika. Kiedyś była leczona homeopatycznie z dobrym skutkiem. Tam były problemy bardziej natury emocjonalnej. Z tym sobie poradziła, ale po wielu latach powróciła z problemem tym skórnym, pokrzywka. Macie 70-letnią kobietę i pokrzywkę. Rzeczywiście zdjęcia pokazują całe takie place z tą pokrzywką. Jak się okazuje, ta pokrzywka pojawia się i znika. Jaki lek podacie? Też pojawił się obrzęk.
obrzęk nawet w obrębie jamy ustnej i z tym wylądowała w szpitalu. Jaki lek podacie? To jest pytanie do Was. Na szybko, propozycje leków. Urtika urens? Bardzo dobrze, to dobrze działa na pokrzywki jak najbardziej. Możecie pisać, tak? Jeszcze mamy jakieś propozycje leków? Oczywiście możemy dopytać się o modalności, możemy dopytać się, co łagodzi to i tak dalej, ale u niej to pojawia się i znika. Sulfur, apis, o, apis, bardzo dobrze. Lek całościowy, super, super. I teraz moja odpowiedź. Nie podajemy żadnego leku. Dlaczego? Dlaczego nie podajemy żadnego leku? Już teraz nie pytam się o lek. Wszystkie Wasze odpowiedzi były bardzo dobre. Żeby nie stłumić, bo to nie stan ostry, no, bo znika. To są ciekawe odpowiedzi, ale nie w tym kierunku, w którym powinny iść. Popatrzcie, macie kobiety lat 70. Co możemy założyć? Że nie jest to organizm, który funkcjonuje najlepiej. Często ludzie w tym wieku, jak zaczynają dzień? Od leku. Jak kończą dzień? Lekiem. W miarę upływu czasu ludzie mają przy łóżeczku swoim na szafce nocnej coraz więcej leków. Muszą brać na trawienie taki lek, na sen taki lek, na obudzenie się taki lek, na hemoroida taki lek, na coś tam jeszcze taki lek. I co się okazuje? W tym momencie, jeśli macie takiego pacjenta, nawet młodszego, to spytajcie się najpierw, jakie leki bierze, jakie leki przyjmuje. Nasza życzona pacjentka przyjmowała leki następujące. Concor, tak się nazywa, to jest na wyregulowanie akcji serca i dopytałem się, od kiedy przyjmuje ten lek? Od około 50 roku życia, czyli ponad 20 lat przyjmuje ten lek. Zaczęła go przyjmować, nie leczyła się homeopatycznie wtedy, zaczęła go przyjmować wtedy, kiedy przechodziła menopauzę i pojawiły się problemy z akcją serca. Miała tętnienie, czy jakiekolwiek, czy nieregularne, czy arytmie, obojętnie. Coś tam jej było. Lekarz podał jej Concor. Dostała też wiele innych leków. I następnie na rozrzedzenie krwi od 5 lat przyjmuje Xalerto. Xalerto. I jeszcze dodatkowo potas, lek o nazwie Caldium, pisane przez Y, 1800 jednostek na dobę. Wszystkie te leki dokładnie wywołują, tak jak Concor, wywołuje świąt skóry, u niej jest bardzo silny, świąt skóry plus do tego wypryski. Xalerto powoduje obrzęki. Obrzęk, który ona opisała, powinniście znać z zajęć medycyny. Obrzęk Quinquego. U niej pojawił się obrzęk Quinquego, który nie był łagodny, tylko był zagrażający życiu, bo objął język. Język zaczął jej puchnąć w ustach, zaczęła się dusić, nie mogła oddychać. Wylądowała w szpitalu, dostała, oczywiście w tym przypadku trzeba natychmiast reagować, dostała zastrzyk sterydów i to się cofnęło. Tutaj już ratowali jej życie, w związku z czym nie dyskutujemy nad tym, że dostała steryd. Chodzi o ratowanie życia. Wtedy takiego pacjenta, jeśli się do nas zgłosi, też musimy odesłać do szpitala, bo nie wiemy, czym to się może skończyć. Nawet jeśli dobierzemy lek dobrze, to nie wiemy, czy na ten lek odpowiednio szybko zareaguje. Tak jak napisała Kasia Chmielewska, dokładnie, to jest choroba sztuczna. To jest choroba wywołana przez leki alopatyczne. Jej świąt, wypryski, obrzęki, które się zaczęły się pojawiać. To są już również potas, który dostaje, który powoduje wysypki, świąt i tak dalej. Tam znacznie więcej jest w opisie leku,
bo od razu sobie sprawdziłem, bo natychmiast pomyślałem, że to w ogóle jest niemożliwe. Znałem trochę tą pacjentkę. Ta wysypka nie wyglądała zbyt podejrzanie. Od razu spytałem się, jakie leki bierze, jakie leki przyjmuje. Sprawdziłem w farmakopei. Zacząłem czytać. Oczywiście nie doszedłem do tekstów źródłowych, tak? Jeśli chcecie wiedzieć dokładnie, jakie są skutki uboczne działania leku, jakie jest spektrum skutków ubocznych, łącznie z zejściami śmiertelnymi po jakimś leku, to musicie zawsze dotrzeć do pierwotnego materiału producenta, który ten lek wymyślił, wyprodukował i wypuścił, bo oni są zobowiązani do przedstawienia takich dokumentów. Do tych dokumentów można dotrzeć, tylko trzeba wiedzieć jak. Na samych ulotkach nie wszystko jest napisane. Nie wszystko jest napisane. Oczywiście główne objawy są opisane, ale też nie wszystko. Jeśli ktoś chce dokładnie, to musi pójść do tego, który ten lek wymyślił, do producenta, który ten lek wymyślił. Natomiast bardzo często, jeśli dotrzecie do producenta, nie będzie tego materiału. Dlaczego? Musicie pamiętać, że w farmakologii i w przemyśle farmaceutycznym bardzo wiele leków jest robionych na licencji. I ktoś, kto kupuje licencję, produkuje lek, musi podać również skutki uboczne tego leku, ale nie ma pierwotnego źródła badań nad lekiem. W związku z czym trzeba wiedzieć, jak dotrzeć do tego pierwotnego producenta. Tutaj nie potrzebowałem że tak powiem, nie kosztowało mnie to dużo wysiłku, ani dużo czasu, bardzo szybko ustaliłem co i jak. Ona rozwinęła wszystkie, dokładnie miała wszystkie objawy, łącznie z wymiotami, nudnościami, o których mi nie mówiła. Tutaj dopiero jak się ją dopytałem, mając przed sobą wszystkie skutki uboczne, oziębienie kończyn, rąk, nóg i tak dalej, wszystko to miała. Oczywiście najbardziej ją dręczyła ta wysypka. W związku z czym tutaj postępowanie musi być specyficzne z takim pacjentem. To a propos chorób sztucznych. A propos chorób sztucznych, tak? Dalej. Paragraf 23. Paragraf 23 mówi, co następuje. Każdy nienagannie przeprowadzony eksperyment i każde dokładne doświadczenie przekonują nas jednak, iż przy podawaniu leków, których działanie ma przeciwstawne symptomy, w metodzie antypatycznej, enantiopatycznej i paliatywnej, utrzymujące się objawy choroby ulegają tylko nieznacznemu zmniejszeniu lub tylko częściowemu zlikwidowaniu, a po krótkotrwałym rzekomym złagodzeniu wybuchają ponownie w jeszcze silniejszym stopniu, wyraźnie nasilone. Patrz, paragraf 58 do 62. Tam już w tych paragrafach, jak będziemy omawiali je, bo do tych paragrafów oczywiście dotrzemy również, w bezwzględny sposób Hahnemann się rozprawił z tym. O co chodzi z tymi lekami przeciwstawnymi? Pewnie żeście nie słyszeli, ale w XIX wieku, zaraz o tym powiem, mamy te dwie metody wymienione. Podanie leków mających działanie przeciwstawne w metodzie antypatycznej, enantopatycznej lub paliatywnej, objawy nieznacznie się zmniejszają, po czym po rzekomym złagodzeniu następuje jeszcze bardziej nasilone pogorszenie. Ta metoda antypatyczna i enantopatyczna to są nazwy, których dzisiaj już praktycznie nie używamy. Z tych nazw paliatywną używamy, tak? Ta jest wciąż w użyciu i szeroko ją stosujemy. Oczywiście nie zawsze chodzi o paliatywne leczenie w sensie pacjenta, który już jest w stanie terminalnym, umrze i wtedy w medycynie jest ta tak zwana medycyna paliatywna. Nie o tego rodzaju paliatywny lek chodzi. Paliatywnymi lekami możemy nazwać wszystkie leki alopatyczne. Dlaczego? Ponieważ one mają działanie tłumiące. One tylko stłumią na chwilę objaw. Tak długo jak działa lek. Lek przestaje działać, objaw wraca. Znowu podajemy leki, tak w koło Macieju, aż doprowadzimy do jeszcze większych pogorszeń. Tutaj musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwsza, zastosowanie nieodpowiedniego leku dobranego tylko na objaw. Między innymi, tak, nieodpowiedni lek. Chodzi o lek homeopatyczny. Będzie miał tego typu również działanie. Lub też drugi punkt, źle dobrany lek, który tylko stłumił objawy,
który tylko stłumił objaw, który powróci, co wynika z punktu pierwszego. Pacjent może być oczywiście paliatywny, o czym jeszcze nie wiemy, i to wynika z reakcji polekowej. I tutaj do Was pytanie. Jaka reakcja polekowa pokazuje nam, że mamy do czynienia z pacjentem paliatywnym? Proszę o odpowiedź od razu. To mieliście na pierwszych zajęciach. Reakcje polekowe musicie mieć w jednym palcu, w tym najmniejszym, w lewej nodze, najmniejszy paluszek. Która z reakcji polekowych pokazuje nam, że mamy pacjenta paliatywnego po podaniu leku całościowego konstytucyjnego? Tam, gdzie jest gorzej niż przed leczeniem, nie ma pogorszenia pierwotnego. W kontekście tego, co powiedziałem, ok. Pewność mamy absolutną wtedy, kiedy podamy lek i jest bardzo szybka poprawa, po czym jest pogorszenie i przestrzelenie granicy złego samopoczucia, które jest znacznie gorsze niż przed podaniem leku. Czyli jest krótkotrwała poprawa, dzień, dwa, trzy dni. Pacjent się czuje świetnie. Może nawet wpaść w euforię. Sinusoidali, ale jaka sinusoida, tak? Tutaj pytanie, jaka sinusoida? Tam, gdzie jest gorzej niż przed leczeniem. W pewnym sensie tak, ale to nie wyjaśnia. Pamiętajcie, jest taki jeden wykres i na niego musicie bardzo uważnie spojrzeć. Bardzo uważnie spojrzeć, szczególnie wtedy, kiedy nie ma pogorszenia pierwotnego. Nie zawsze jest pogorszenie pierwotne po podaniu leku, proszę pamiętać. Tendencja do coraz gorzej też niekoniecznie. Jest chwilowa poprawa, po czym pacjent nam strzela w kosmos i to bardzo ostro. Nie ma żartów, nie ma żartów. Dlatego ja sam w praktyce nigdy nie podaję od razu na dzień dobry 1000 czy 10 000. Najpierw próbuję od 30, jak mi pacjent zareaguje, powoli, powoli. Tacy lekarze jak dr Jus, jak dr Martinez, jak Gabi, jak on się nazywa? Dr Stankiewicz, nasz ukochany. Ci mają olbrzymią wiedzę, a jeszcze większą niż wiedzę to olbrzymie doświadczenie. I bardzo często zdarza się, że od razu podają 10 000, 10 000. Ja co do tego absolutnie nie mam żadnych wątpliwości, ale ja sam, jako ciągle początkujący homeopata, na wiecznym początku, ciągle w pierwszej klasie, ciągle na pierwszym roku, najpierw podaję 30, później podaję 200, później podaję 1000, później podaję 10 000. Jest to bardzo rozciągnięte w czasie i mam szansę zobaczyć, czy wszystko idzie, jak to się mówi, we właściwy sposób, we właściwą stronę. Tak, żeby nie narazić pacjenta ewentualnie na jakieś niepotrzebne cierpienia. Tak więc musimy uważać, bo możemy mieć paliatywnego pacjenta, o czym jeszcze nie wiemy i to będzie wynikało dopiero z reakcji polekowej, ale proszę pamiętać, wraz z doświadczeniem, im bardziej będziecie widzieli więcej pacjentów, też więcej pacjentów paliatywnych, więcej pacjentów z chorobami śmiertelnymi i tak dalej, to już będziecie mieli to wyczucie, że spojrzycie na pacjenta, na jego twarz, w jego oczy i będziecie mieli poczucie, że być może, że dobrze nie jest. Być może, że dobrze nie jest. Wtedy postępujcie naprawdę ostrożnie. Drugie pytanie, co należy zrobić, jeśli w reakcji polekowej mamy pacjenta paliatywnego? Jaki powinniśmy przyjąć sposób postępowania? To jest pytanie do Was, proszę o odpowiedź. Ostrożne leczenie niskimi potencjami. Oczywiście, wtedy musimy się naprawdę dostosować do pacjenta.
niskie potencje, bo siła życiowa może być niska. Nie możemy nadużywać w tym momencie siły życiowej pacjenta, jak najbardziej. Dawki na sucho niskimi potencjami można próbować, jeśli, tutaj Aga Koperska napisała, jeśli mamy pewność co do suchych dawek, natomiast zawsze podawanie z wody jest zawsze łagodniejsze, trochę łagodniejsze. Nie? Ostrożnie podawać lek, obserwując pacjenta, podawanie z wody, zacząć od 5 kubka. Bardzo dobrze. Możemy podać 7, z 11. Tutaj musimy zacząć, jak to się mówi, pełzać, czołgać się. Nic na żadnej szarży, tak? Nie jesteśmy ułanami, jesteśmy homeopatami. Tutaj musimy naprawdę w tym momencie wszystkie nasze zmysły powinny być wyczulone, powinny być, powinniśmy być wyjątkowo ostrożni. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jedziemy dalej z naszym ukochanym Hahnemannem. W czasach Hahnemanna i po nich podejmowano liczne próby zastosowania leków homeopatycznych, ale niezgodnie z organonami od 1 do 6. Oczywiście za życia Hahnemanna szósty organon nie był znany, do 4 był znany tak naprawdę. 5 też się rozprzestrzeniał, ale do 4 był dobrze znany. I nie stosowano się do tych zasad. Między innymi próbowano podawać leki o odwrotnym działaniu. O odwrotnym działaniu. To oznacza leki przeciwstawne. I co nasi kochani homeopaci robili? Na przykład podawali jeden lek rano właściwy, a wieczorem przeciwstawny. Robiono różnego rodzaju eksperymenty. To wymyślił pewien Włoch, tą metodę. Nie pamiętam, jak się nazywał, to sprawdzę. Nazwisko mi wyleciało w tej chwili. I próbował właśnie podawać na przemian lek podobny i lek o odwrotnym działaniu. Co ciekawe, pojawiły się pewne sukcesy w tym leczeniu i próbowano zainteresować tym Hahnemanna. Hahnemann się tym zainteresował, choć ogólnie on był bardzo, bardzo sceptyczny co do prób innych ludzi czy innych lekarzy z homeopatią. Jednak on sam zainteresował się tą metodą i nawet ją spróbował. Hahnemann nawet ją spróbował. To nie było tak, że on usłyszał, odrzucił, bo ja jestem Hahnemann, to wy nie macie racji. Nie, Hahnemann nigdy w ten sposób nie podchodził. Hahnemann podchodził tylko i wyłącznie bardzo sceptycznie. To była jego cecha charakterystyczna, sceptycyzm co do tego, co ludzie robili. Ale sam podejmował próby, jak najbardziej. Jeśli ktoś był w stanie mu w jakiś sposób przedstawić takie argumenty, które przemawiały za tym, że warto spróbować. Pamiętajcie, że jego celem było leczenie ludzi, tak? Także on nie odrzucał innych metod, ale był sceptyczny. Tak więc spróbował tę metodę i ją opisał nawet, po czym odrzucił jako nieskuteczną w ostatecznym rozrachunku. W ostatecznym rozrachunku. Do organonu szóstego próbowano wprowadzić tę metodę. Jak wydawał ją Artur Luce. Luce był dobry w tej metodzie i ją bardzo często próbował, ale to zostało ukrócone i nie dopuszczono do tego. Dlaczego? Dlatego, że sam Hahnemann ją odrzucił ostatecznie. Luce próbował wydać szósty organon na własną rękę, ale to zostało zablokowane. Zablokowane właśnie z tego powodu, że próbował wprowadzić różne paragrafy, które nawet opisywał Hahnemann, ale ostatecznie sam je odrzucił. W związku z czym to, co mamy, jest niezakłócone jakimkolwiek paragrafem, które Hahnemann by nie zaakceptował. Tak? Dlaczego tak się działo? Dlaczego tak się działo w jego czasach? Dlaczego ludzie podejmowali te próby? Powód był prosty. Wielu ludzi miało różne pomysły. Naprawdę różne pomysły mieli, ale nie były one oparte na dowodzie tworzącym prawo i zasady, tylko były te pomysły oparte na koncepcji lub też spekulacji. Spekulacji. A co się stanie, jeśli zrobimy inaczej lub też na odwrót? Z dużym znakiem zapytania. No dobra, no to spróbujmy. No i próbowano. Niektóre z tych rzeczy przeszły, ale większość trzeba było niestety odrzucić i zostało to odrzucone. Co przeszło z tych pomysłów?
Czy może ktoś z Was wie, kto się interesuje historią homeopatii? Bo dla mnie historia homeopatii jest fascynująca i chyba zrezygnuję z zawodu homeopatii, a zostanę historykiem homeopatii. Będzie mi lepiej szło. Czy ktoś z Was wie, co przeszło z takich prób dziwacznych i się utrwaliło w homeopatii, zostało zaakceptowane przez homeopatię klasyczną? Nie wiecie? Okej. Okay. Słyszeliście zapewne o takim leku jak jakiś tam lek, jakaś nazwa łacińska i pisze 1 mK, albo 10 mK, albo 100 mK. Nie? Korsakow. Korsakow. Robiono to mimo ryzyka dla człowieka, czyli coś, co może skutkować nawet śmiercią. Droga pani Ulu, droga pani Urszulu, a proszę mi pokazać taką dziedzinę medycyny, gdzie nie podejmowano ryzyka. Proszę mi pokazać taką dziedzinę medycyny, której, gdzie nie eksperymentowałaby medycyna i mamy nawet książki o medycynie. Najgorsze doświadczenia w medycynie, jakie się w ogóle w ludzkości przydarzyło. Ludzie naprawdę robili przeróżne rzeczy, przeróżne rzeczy. Nie tylko alopatia to robi, proszę pamiętać, nie tylko alopatia, robi to homeopatia dzisiaj. Dzisiaj robi się różnego rodzaju rzeczy, jak to się nazywa, ciągle zapominam. Wylatuje mi to z głowy, bo drażni mnie to słowo, ale protokoły się robi, protokoły homeopatyczne. Szczyt bez sensu. Nie da się zrobić protokołu homeopatycznego. Próbowano to? Próbowano. Znani homeopaci to robili? Robili. Porzucili to? Porzucili. Porzucili. Dlatego to jest bardzo ciekawy paragraf, paragraf 22, który mówi o leku przeciwstawnym, który też pomoże. Ale już w paragrafie 23 Hahnemann napisał, że leki o odwrotnym działaniu pomagają, ale na chwilę, po czym jest powrót objawu. Powrót objawu. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się teraz zajmowali różnego rodzaju eksperymentami medycznymi, tak? Nie o to chodzi. Mówię tylko w kontekście naszego organonu i w kontekście tego, co się działo w homeopatii i do dzisiaj się dzieje. Uwierzcie mi, że do dzisiaj się dzieje. Różnego rodzaju ludzie to robią. Też pytanie jest, z jakiego powodu to robią, tak? Z jakiego powodu? Co przeszło z tych eksperymentów? Korsakow. Korsakow używał tego samego naczynia do kolejnych rozcieńczeń. Coś, czego nie robił Hahnemann. I Korsakow napisał długi list w tej sprawie do Hahnemanna. I Hahnemann ostatecznie się z nim zgodził i zostało to zaakceptowane. Te potencje Korsakowa działają trochę inaczej, one są ponoć łagodniejsze i tak dalej, natomiast przyznam się szczerze, że ja o nich pojęcia zielonego nie mam. I nigdy nie stosuję. To znaczy, gdybym nic nie miał, to bym zastosował Korsakowa, ale nie mam i nie stosuję. Dlaczego? Dlatego, że straciłem dużo czasu na poszukiwanie tego, w jaki sposób używać potencji Korsakowa i nigdzie tego nie znalazłem. Żadnego opisu, żadnego podręcznika, żadnego doświadczenia dobrze opisanego, żadnych wskazówek, takie, które dałyby mi pewność podjęcia próby użycia potencji MK czy K w ogóle, tak? Bo po prostu nie znalazłem nikogo, kto by to opisał. W związku z czym nie stosuję tej potencji. I słyszałem od niektórych pacjentów, że ich homeopaci używają MK i zawsze ciekaw jestem, na jakiej podstawie, na czym się opierają, bo być może, że ktoś ma taką wiedzę. Ja chętnie bym znalazł kogoś, kto ma taką wiedzę, to zechciałbym się ze mną podzielić swoim doświadczeniem i też wyjaśnić, jak to stosować, tak? Żeby tak jak potrzebujemy do LM-ów, wyjaśnienie, jak stosować LM-y, potrzebujemy do dawek niskich, wyjaśnienie, do dawek wysokich, wyjaśnienie, do dawek z wody i tak do wszystkiego potrzebujemy jakieś wyjaśnienie, jak to stosować, nie do 5 kubka, przecież to ktoś nas musiał zacząć uczyć i wyjaśniać nam, jak to stosować. Sami z siebie żeśmy od tak nie wpadli na ten pomysł.
To z tych pomysłów w XIX wieku hrabia Korsakow, Rosjanin, który stosował homeopatię, tą rzecz, ten jego sposób przygotowania leku Hahnemann ostatecznie zaakceptował i on się za bardzo nie rozpowszechnił, ale jest znany. Ale jest znany. Musimy pamiętać też, że tak jak w XIX wieku, tak w wieku XX i XXI, musimy o tym pamiętać, też była walka o pozycję i sławę. I wielu homeopatów chciało po prostu zaistnieć i wciąż chce zaistnieć. W związku z czym będą się pojawiały nowe metody, nowe mody, nawet w obrębie homeopatii. Nie unikniemy tego. Taka jest natura człowieka. Kiedyś dr Stankiewicz przeprowadził wywiad, który gdzieś jest, powinien być dostępny, podejrzewam, że na YouTubie jest dostępny, być może nie, z doktorem Farokiem, masterem, i pytał się go właśnie o te nowe metody w homeopatii, na co dr Farok bardzo tak łagodnie i uprzejmie powiedział, że tak, no są te nowe metody, one są jak mody. Pojawiają się co kilka lat i co kilka lat znikają, pojawiają się następne. Mówi, ale podstawą jest poznanie dogłębne homeopatii klasycznej, bo tylko wtedy mamy rękojmię tego, że wiemy, jak stosować rzeczywiście leczenie homeopatyczne. Zatem ten paragraf 22 jest bardzo ciekawy i komentujący go w rzeczywistości paragraf 23 wyjaśnia już całą sprawę do końca. Paragraf 24 mówi, w walce z chorobami nie istnieje zatem żadna inna obiecująca pomoc, metoda stosowania leków poza homeopatyczną. Dzięki niej możliwe jest wyszukanie leku skierowanego przeciw całości objawów danego przypadku chorobowego z uwzględnieniem zarówno przyczyny powstania, jeśli jest ona znana, jak i okoliczności towarzyszących. Lek ten, wybrany spośród wszystkich leków o zatwierdzonym działaniu na samopoczucie zdrowych ludzi, ma zdolność i moc wywołania sztucznego stanu chorobowego, najbardziej podobnego do danego przypadku chorobowego. Tutaj od razu sprawdzę, jak połączenie. W porządku, dobrze, że słychać ostatnio. Ale wolę sprawdzić mimo wszystko, tak? Bo jakby się zerwało, to bym was nie słyszał i bym myślał, że wszystko jest okej, okay, a tam byście cierpieli. A tam byście cierpieli, moi kochani. Tak więc mamy ten paragraf 24. W walce z chorobami istnieje tylko jedna skuteczna metoda, którą jest homeopatia. Koniec, kropka. Zdecydowane zdanie. Lek przeciw całości objawów chorobowych z uwzględnieniem przyczyn, jeśli są znane, oraz okoliczności towarzyszących. Tutaj oczywiście te pierwsze paragrafy też o tym mówiły, tak? Jest to powtórzenie w organonie. Chodzi o lek wywołujący w próbach lekowych podobne dolegliwości. Przyczyna. Przyczyna to jest bardzo ważne, tak? Jeśli znamy przyczynę choroby, łatwiej nam dobrać lek. I tej zawsze szukamy, nawet jeśli początkowo jej nie widzimy. Pacjent może czegoś nie pamiętać, może mieć wyparte w ogóle ze swojego umysłu i tak dalej. Tutaj dam przykład. Pacjentka z boreliozą. Wyniki badań niejednoznaczne. Wyniki badań mikrobiologiczne, tak? Mikrobiologiczne badania w zakładzie mikrobiologii prowadzone niejednoznaczne i tak dalej, w związku z czym jak już usłyszałem, że borelioza, to sobie pomyślałem, aha, pewnie mamy jakiś poważniejszy problem. Ale wyniki badań niejednoznaczne wcale nie wskazywały na boreliozę. Ale ma wiele objawów od kilku lat, bodajże od 2 lat. Przyczyna. Co było przyczyną rozwinięcia tych objawów? Bardzo delikatna pacjentka. Kupno domu letniskowego, czemu ona się przeciwstawiała, mąż to forsował, i w końcu kupili ten dom, którego ona nie chciała, z zapuszczonym ogrodem. I wiedziała, że czekać ją będzie ciężka praca. Miejsce jej się nie podobało. Nie czuła się szczęśliwa wcale. Kłóciła się z mężem, nawet się popłakała. I w trakcie pracy w tym zapuszczonym ogrodzie zakwaszczonym ugryzł ją kleszcz. Ugryzł ją kleszcz. Po czym miesiąc później, 4 tygodnie później zrobiła badanie, które wyszło niejednoznacznie. Dostała antybiotyki o szerokim spektrum działania i już trzeciego dnia pojawiło się bardzo wiele objawów
trzeciego dnia brania antybiotyku. W rzeczywistości wiele skutków ubocznych. Rzadkie neurologiczne objawy się nawet pojawiły. Ona to wiązała z boreliozą, nawet nie wiązała to z lekiem, jaki przyjmowała. Przyjmowała ten lek przez jakiś czas, była przerwa, zrobili badania, badania wyszły takie same. Nic się tam nie zmieniło. To zrobili rundę trzymiesięczną, trzy miesiące ciężki antybol poszedł. Co w rzeczywistości się stało? Przyczyną było osłabienie siły życiowej z powodu poczucia bycia nieszczęśliwą. Nieszczęśliwą. Nie lubiła tego ogrodu, bała się tego ogrodu. Co gorsze, jeszcze ją ugryzł kleszcz. Jak ją ugryzł kleszcz, to wpadła w panikę. Strach, lęk. Do momentu badania nie miała żadnych objawów. Badanie dalej żadnych objawów. Lek trzy dni po przyjęciu pierwszej dawki już miała wszystkie objawy. Ten przykład też obejmuje wszystkie okoliczności wydarzenia. Wszystkie okoliczności wydarzenia. Przyczyna i okoliczności towarzyszące. Pamiętajcie, szukajcie tego. W tym przypadku było bardzo łatwo znaleźć. Nie było żadnych problemów. Wszystko wydarzyło się stosunkowo niedawno. Niedawno zapadła na tą boreliozę. Tak zwaną boreliozę. Odnośnie boreliozy powinienem was przepytać, jaki jest procent pacjentów, którzy cierpią na boreliozę po ugryzieniu kleszcza. To powinniście mieć na medycynie. Było czy nie było? Choroby pasożytnicze, choroby zakaźne. Ktoś wie? Jaki procent po ugryzieniu rozwija boreliozę? Oczywiście Urszula napisała, emocjonalnie przywołała chorobę, bo nie chciała tego ogrodu. Jak najbardziej. A, nie mieliście jeszcze. Z zajęć, które ja pamiętam, to jest promil. To jest naprawdę promil. Borelioza, wbrew temu, co się pisze w mediach, nie jest często występującą chorobą. Statystycznie jest stosunkowo, ma niski procent chorych. Tam w rzeczywistości w promilach się liczy. I taka jest prawda, jeśli będziecie mieli choroby zakaźne. Możemy powiedzieć, że borelioza jest choroba wywołana medium, bo od razu jak znalazł na sobie tego kleszcza, od razu zaczynają porównywać z tym, co napisano, z tymi objawami, które napisane w mediach. W zeszłym roku miałem 4 albo 5 kleszczy, pogryzły mnie jak głupie, nie, w różnym czasie. No i mówię do mojego homeopaty, słuchaj, kleszcz mnie ugryzł, coś robić, nie robić. A on mówi, jak się czujesz? Mówię, dobrze, no to machnął ręką, mówi, daj mi spokój. I takie, i to było całe leczenie homeopatyczne, bez leku. Bez leku. Tak, panika jest olbrzymia, ponieważ to idzie przez media, to idzie przez media. Wiele artykułów o kleszczach jest sponsorowanych, bo zawsze jak widzę, to sprawdzam, co to są za artykuły, kto je pisał. Czy też skąd się pojawiły. Ten jedyny lek na obraz ma zdolność wywołania sztucznego stanu chorobowego, najbardziej podobnego do leczonej choroby, czyli dolegliwości. Jeden obraz ma tylko jeden lek, pamiętajcie. Nie 2, nie 3, nie 10. Nie kilka leków. O tym jest, to jest po prostu niemożliwe. O tym już wielokrotnie mówiliśmy i pamiętajcie, że to będę piłował zawsze. Zawsze to będę piłował, tak? Miałem przygotowane więcej paragrafów na dzisiaj, ale czas nasz się skończył. Jeśli macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeśli nie, to do zobaczenia za tydzień. Ja pytałam jeszcze o tą pacjentkę, która dostała pokrzywki i wysypki. Tak. Tam w komentarzach. Zaraz. Chodziło mi o to, co właściwie należy zrobić z takim pacjentem, czy odesłać go do allopaty, no bo on nie może już w dalszym ciągu brać tych leków, które wywołują tą pokrzywkę, więc tak naprawdę chyba powinniśmy też usunąć po prostu ten czynnik szkodliwy. Tak byłoby najlepiej, nie, jednakże musimy wziąć pod uwagę, że słyszycie mnie? Już teraz tak. Tak. Okej. Okay.
zawsze musimy wziąć pod uwagę w takim przypadku samego pacjenta, tak? Taki pacjent, jak mu powiemy, że ma nie brać leków, to on po prostu jeszcze w trakcie wywiadu weźmie nam zemdleje albo zejdzie z tego świata, z wrażenia. To jest sprawa patowa. Tutaj niestety, ale nie ma na co liczyć, tak? Osoba w starszym wieku, całe życie przyjmująca leki, te leki nie pomagają, bo oczywiście na tą pokrzywkę dostała leki antyhistaminowe. Dlaczego pojawił się obrzęk Quinquego? Bo zaczęli tłumić u niej te wysypki. Siła życiowa jest duża, bo wysypki powracają, ale ciągle dostaje leki antyhistaminowe od iluś miesięcy i bierze codziennie, posłusznie, tak jak pan doktor kazał. I co się wydarzyło? Kilka dni temu pojawił się obrzęk Quinquego, obrzęk naczyniowo-ruchowy, ale gdzie? Wewnętrzny, czyli najbardziej niebezpieczny, bo pacjent może zejść wtedy, tak? Większość pacjentów, 99,99% pacjentów z chorobą Quinquego rozwija obrzęki wszędzie, ale nie wewnątrz, nie na języku, nie w gardle. Dlaczego u niej się pojawił obrzęk Quinquego? Dlatego, że dostaje leki antyhistaminowe. I dlatego ta wysypka znika, pojawia się, ale w końcu jak siła życiowa została złamana, czy też zepchnięta jeszcze bardziej w dół, no to próbowała jakoś inaczej wybić. Co się zaczęło? Podróż choroby. Kochani, podróż choroby. Dziewczyna 70 lat, czy ponad, wylądowała w szpitalu, kazali jej ściągnąć majtki i co? I dostała w pupę po prostu zastrzyk z silnym środkiem przeciwdziałającym. Silnym środkiem przeciwdziałającym, ze sterydem, z silnym sterydem, bo ratowali jej życie. Koniec, kropka. Co z takim pacjentem robić? Tutaj musimy leczyć skutki sztucznej choroby. Jak do tego podejść? Jeszcze się zastanawiam, co z tym zrobić, z tym fantem, bo to jest po prostu skomplikowana sprawa, tak? To jest naprawdę skomplikowana sprawa. Sorry, że tak mówię, ale tutaj pierwszy faktor wywołujący, który musi być zmieniany, to ten lekarz rodzinny, ponieważ gdy przez tyle lat, tyle pozbierana, a nigdy nie robiona, jak potrzebuje sprawdzanie tych wszystkich leków, no to znaczy po prostu faktor wywołujący najgorszy był doktor rodziny, który tego nie sprawdzał przy wizytach. Zgadza się z tym, że okazało się, ponieważ ja zawsze się pytam o lekarzy dokładnie, tak? I mówię, do jakiego lekarza należy się udać, gdzie należy szukać pomocy i tak dalej, bo to jest wymagana już fachowa pomoc kliniczna. Fachowa pomoc kliniczna, przychodnia odpada automatycznie, bo tam lekarze mają wiedzę, ale na poziomie przychodni, tak? To już muszą być wysokiej klasy specjaliści, którzy, jak to się mówi, z niejednego pieca chleb jedli i niejedną beczkę soli już w swoim życiu zjedli. I to już nie jest lekarzyk, który ma swój cmentarzyk, tylko to jest lekarz, który ma swój cmentarz, tak? Duży, bo wielu pacjentów już zeszło i musi mieć duże doświadczenie. Taka jest prawda. Pamiętajcie o tym, taka jest prawda w medycynie. Nawet w homeopatii, o czym pisał dr Kent, który też miał swój cmentarzyk, owszem, i wcale tego nie ukrywał, swoich błędów. Natomiast w takim przypadku też rozmawiałam z pacjentem, no trzeba mieć jakąś wiedzę kliniczną, kochani. No mimo wszystko, nie unikniemy tego. Trzeba mieć jakąś wiedzę kliniczną, żeby pomóc pacjentom, tak? Żeby wiedzieć, gdzie ich kierować i tak dalej. Tutaj przede wszystkim lekarz powinien zwrócić uwagę na to, jakie to są skutki, bo ona poszła do zwykłego dermatologa, a co on jej dał? Środki antyhistaminowe i w trakcie wywiadu lekarskiego nawet się nie spytał jej, czy jakieś leki przyjmuje. Nawet się nie zainteresował, co może wywoływać tą pokrzywkę. Koniec, kropka. No to czy alergolog to był, nie wiem, no ale to już są takie babole medyczne, nawet kliniczne, tak? Bo może być dobra medycyna kliniczna na dobrym poziomie. Tak jak pani doktor, która ma z nami wykłady, uważam, że to jest bardzo odpowiedzialna lekarka na dobrym poziomie, która nie stosuje
zbyt często alopatii, nawet wobec chorych dzieci, tak, bo ona jest pediatrą. Też czasami mówi rodzicom, że by lepiej leku nie podawać i tak dalej, i ludzie są czasami oburzeni na nią. Matki są oburzone, tak, bo nie chce pani doktor leku podać, ona przyjmuje w normalnym gabinecie. Także są też odpowiedzialni lekarze. Są też lekarze, którzy mają dużą wiedzę i do takiego lekarza powinien pacjent trafić. Jeśli mamy lek alopatyczny, tutaj mówimy stricte o lekach alopatycznych, które wywołuje takie skutki, to proszę pamiętać, że dzisiaj w przemyśle farmaceutycznym są leki o podobnym działaniu, ale różnej klasy. Są leki też nowych generacji, które nie powodują tak silnych skutków ubocznych. I to jest czasami zmiana leku. Zmiana leku wystarczy, żeby po prostu odciążyć tego pacjenta. Ale musi być wola lekarza, no i usilne, jak to się mówi, drążenie tematu przez samego pacjenta. Tyle na temat alopatii. Jeszcze jakieś pytania macie? A my homeopatycznie w końcu, jak podchodzimy? Leczymy go, nie leczymy go? Najlepiej by było, żeby zmieniono lek albo odstawiono lek, tak? Przynajmniej stopniowo. Jeśli nie od razu, jeśli nie można od razu, to stopniowo. W przypadku tej pani jest to niemożliwe, tak jak powiedziałem, starsza osoba, no, na pewno z lekami się nie rozstanie. Dla niej to byłoby straszne. I wtedy leczymy tak, jak leczy się sztuczne choroby. Czyli tylko i wyłącznie na początek objawowo i obserwujemy, co się dzieje. Jeśli można wejść z lekiem całościowym, w pewnym momencie wchodzimy z lekiem całościowym. Tutaj sytuacja już jest trudna, bo jest wielokrotne, wielopoziomowe stłumienie. Tak? Bo najpierw był lek długobrany, było tłumione serce, była tłumiona krew, która była wiecznie rozrzedzana. To są bardzo niebezpieczne zabiegi. Jeśli rozrzedzamy krew, to się może źle bardzo skończyć dla człowieka. No ale się nie da przekonać, żeby to odstawić. Następnie mamy pokrzywkę, bo już organizm zaczął reagować. Ta pokrzywka z kolei jest tłumiona i kolejne tłumienie doprowadziło do obrzęków. W związku z czym sytuacja jest poważna i trzeba się zastanowić nad najpierw leczeniem, tak jak pacjentów onkologicznych przy chemii, pomyśleć, chyba że jakimś cudem zdarzyłoby się, że lek podany objawowo byłby jednocześnie, tutaj byłby cud swoistego rodzaju, byłby jednocześnie lekiem całościowym, tak byłoby najlepiej. Ale tutaj wątpię, bo tam lek całościowy, który poszedł swego czasu, był zupełnie inny, z innej bajki. Okej, okay. To tyle. Ja wspomniałem tylko ten przypadek, żeby was uczulić na jedną rzecz, żeby nie patrzeć tylko na same objawy, tak, ale czasami się dopytać, czy przypadkiem jak coś podejrzewacie, jakieś tam są uczulenia i tak dalej, czy pacjent nie przyjmuje jakichś leków, nie? Bo też takie różne objawy mogą być tym wywołane. Wtedy nie macie, o co chodzi, że nie macie do czynienia z chorobą miazmatyczną w tym momencie, tylko ze sztuczną chorobą. Ona ostatecznie może poruszyć miazmę, tak, i wywołać jakąś chorobę miazmatyczną w sztuczny sposób, to prawda, ale w rzeczywistości to, z czym się zderzamy, to jest choroba sztuczna, czyli wywołana przez niewłaściwe leczenie. Na to chciałem was uczulić. To było przy tym paragrafie, którymś tam chyba 22 czy 21, już nie pamiętam, żebyście po prostu pamiętali w przyszłości, jak będziecie mieli swoich pacjentów, tak, w gabinecie. Dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.